Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Kolejny dzisiaj 24 lutego. Oddzielamy młode. Młodych uhodowaliśmy 60. 30 mutków wczoraj odjechało do klienta. Klient zamówił sobie, zabrał wszystkie gołębie z moich starszych linii gołębi z Nationali. Ja sobie zostawiłem gołębie z linii Van de Buk, gołębie z linii Leo Heremans i gołębie z linii Pitbulla. Pitbulla to są takie nowe szpaki, takie nowe gołębie, które mam u siebie na hodowli, te szpaki. Uhodowałem w tamtym roku 6 tych młodych szpaków. 5 zawsze siadało w grupie, gdzie zawsze biłem tam na przykład 12-15 pierwszych, także myślę, że będą to dobre gołębie. Połączę to wszystko z gołębiami Van de Buk i Leo Heremansy. Też myślę, że to jest podstawa gołębi. Mam tam z gołębi Bolta, mam z gołębi Golden Blue Leo córkę, także zobaczymy. Co do Edwarda, także proszę kolego Jurek Bachul z oddziału Słupsk. Koszula uprana, bo mnie skrytykowałeś, że brudna koszula, ale śmieję się. To samo Darek Bieniek. Darek Bieniek do mnie mówi tak: Dominik, ale dlaczego czarny w gołębniku, a nie biały? Darek, no tak ma być. Gołębie się przyzwyczajają do czarnego. Później w razie ciężkiego lotu i katastrofalnego to nie idą do białych, bo są nauczone do człowieka czarnego, ale to tak na marginesie. Teraz pytanko, już od razu pytanka mi zadajecie, jak zaciemniam młode. To od razu mówię. Młode zaciemniam, jak odrasta im pierwsze pióro i zrzucają drugie. Z tego względu, że później mi się lepiej gołębie wypierzają. Bo jak ja je zaciemniam, koledzy, to zaciemniam je tak, że nie idę tam o 16 czy jakoś o 17. Wchodzę do gołębnika i zaciemniam gołębie, jak jest noc. Czyli naturalnie zaćmienie słońca się robi i jest wieczór. One już sobie fajnie je pokarmię. Raz dziennie karmię młode o 17. One się najedzą, karmię je do syta. Karmą BKM. Młode to są takie drobne grochy, do tego trochę konopi. One się najedzą, napiją. Wtedy wszystkie sobie fajnie posiadają na półeczki. I przychodzę, jak już jest ciemno, zasłaniam sobie żaluzje i dopiero rozwidniam młode na drugi dzień o godzinie 13. Wiadomo, że jeżeli teraz zacznę zaciemniać, już zgubię piórko i później będzie ciemno się będzie robić już o godzinie 20, no to najpierw przyjdę i rozwidnię gołębie na drugi dzień o godzinie 12, ale czym później będzie zachodziło słońce, ale najpóźniej będę rozjaśniał gołębie o godzinie 13. Młode będą dostawały 3 razy w tygodniu herbatę ziołową z witaminą C. Na następnym filmie pokażę, jakie zioła kupić, gdzie te zioła kupić. Ja kupuję zioła na Allegro w jednym sklepie specjalnym. Powiem, jakie zioła na drogi oddechowe. Powiem, jaką witaminę kupić, askorbinę, bo to fajnie zakwasza wodę i fajnie, wiadomo, że zakwaszacze to zakwaszacze, ale witamina C nie dosyć, że zakwasza woda, to jeszcze daje gołębiom młodym odporność bardzo dobrą. No i następną sprawą będzie to szczepienie. Najpierw dzisiaj pokażę zaraz koledzy, jak przy oddzieleniu, to ja podaję gołębiom Molika, po to, że od razu mam gołębie odrobaczywione. Później po tym się pozbędą i piórojadów, i wszów tutaj na wolu. Także będę je szczepił, jak skończą 35 dni. To też pokażę, jaką szczepionką, jak to robię. Później po 25 dniach będę robił drugie szczepienie. Przy drugim szczepieniu będę szczepił na gołębie na ospę. Ale to będzie wszystko pokazane. Teraz pokażemy, jak oddzielam gołębie i jak wyrzucam je i każdemu daję bezpośrednio krople molika i już mam gołębie zabezpieczone. Później zrzucą, pierwsze pióro zacznie odrastać, zrzucą drugie pióro, to zacznę je w nocy zaciemniać, o 13 będę je rozwidniał, zaczynam je później wypuszczać
Także gołębie raz dziennie, jeżeli się jedzą o 17, to wszystkie uszczekają, są uczone na gwizdek, zagwizdane, zawołane, ale to będę wszystko systematycznie i na bieżąco pokazywał koledzy. Teraz będziemy podawać gołąbkom molika. Widać gołębie z Wandebuka, uhodowane, one takie mają kolory. To jest akurat Skittle Saxo, uhodowane są. One wszystkie są podobne do kitla. Przeważnie te Wandebuki są albo czerwone, płowe, niebieskie, białoloty. I ja robię pyk. Przy oddzieleniu młodeczka dwie krople do dzioba. Raz, dwa. Puszczamy. I kolejny. Raz, dwa. I później wszystkie młode, które oddzielam, daję po dwie krople, nie muszę się martwić. Później, czy się któreś napiły wody z jakimś środkiem na robaki, czy się nie napiły, zawsze mam to zrobione. To są już gołąbki Wandebuki nałączone na te pitbule. Tu widać, takie fajne szpaki wychodzą. Szpaki z czerwonym. Tutaj coś rzuciło. Pyk. Tutaj jest młodziaczek po córce, Expensive Skittle. Expensive Skittle to jest bratem kitla Pogod Root 996 razy ta 4000. W tamtym roku jego pełna siostra była dwa razy pierwsza, u mnie ósma i tam jeszcze jakiś konkurs miała, fajnie siadała, była na wystawie ogólnopolskiej. Kolejny młodziaczek, ten już jest bardzo podobny do pitbula 777 z tą końcówką, te grizzly szpaki, no nie wiem, wiążę z nimi dobre nadzieje. Myślę, że te gołębie będą sprinterami u mnie razem z tymi Wandebukami, Leo Hermansami. No zobaczymy, na młode spisały się rewelacyjnie. Dwie kropeleczki i starczy. I teraz trzeba będzie, nie będę pokazywał wszystkiego, teraz trzeba będzie pilnować. Pomocnik będzie pilnował. Ja za chwilę podam resztę kropli. Pomocnik będzie pilnował, żeby później gołębie, jak odsadzimy, a mrużą oczy, na to trzeba zwracać uwagę. Trzeba wtedy podejść, złapać, zamoczyć dziób do pojnika, bo wtedy jak mruży oczy, to mu brakuje wody. Nawiązując jeszcze do ostatniego filmu, bo też oglądałem film o Maćku w Łodziku, czy w Łodziku, przepraszam, jak źle wypowiedziałem. Cieszę się, że ogląda moje filmy, że mu się podobają. Co do tego, że widział tam właśnie spostrzeżenie takie, bardzo dobre postrzeżenie, że zauważył, ale ja o tym wiedziałem, że dwa doszły, dlatego później domieszałem karmę jeszcze z lekarstwem, dodałem do wody. Także koledzy, serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich hodowców.